obraduje Rada Nadzorcza KGHM. Będą zmiany w zarządzie. Tylko osoba, która zna tą firmę, jest w stanie przejąć stery spółki. Pierwszy śmiertelny przypadek świńskiej grypy na Dolnym Śląsku w tym roku. Z ciężką niewydolnością oddechową. Dzień dobry Państwu, witam 3 lutego, Karolina Lis, zapraszam na wydarzenia. Obrady Rady Nadzorczej KGHM nadal trwają. Członkowie nadzoru mają podjąć decyzję o tym, kto zostanie nowym prezesem miedziowej spółki. Od nowego szefa będzie zależało, kto jeszcze znajdzie się w zarządzie i przede wszystkim, kto straci, a kto otrzyma pracę na kluczowych stanowiskach w polskiej miedzi. Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 i mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. Nikt spoza Rady nie może wejść do sali obrad, dlatego też jeszcze przed ich rozpoczęciem zapytaliśmy reprezentantów załogi o to, kto powinien zająć najwyższe stanowisko w polskiej miedzi i jakim wyzwaniom będzie musiał sprostać. My jesteśmy ogromnie zadłużeni. W tej chwili szacuje się, że to jest około 400 tysięcy na jednego pracownika polskiej miedzi. Dwa rozgrzebane inwestycje. Inwestycje zagraniczne za oceanem, inwestycje krajowe, które też potrzebują kapitału. W związku z tym są ogromne wyzwania. I ja mam nadzieję, że w zarządzie będą ludzie, którzy znają tą specyfikę, są fachowcami i wezmą odpowiedzialność. Tylko osoba, która zna tą firmę, która jest doświadczona, która ma też doświadczenie w zarządzaniu, jest w stanie przejąć stery spółki od razu. A o to przecież chodzi. Nie ma czasu na naukę. Nowy prezes zastąpi na tym stanowisku Herberta Wirta, który rządzi polską miedzią od 2009 roku. W mojej ocenie bardzo, bardzo daleko rozszerzone inwestycje. Tak? To jest przede wszystkim to, co się wiązało z panem prezesem Wirtem. Wydatkowanie poważnych sum, tak? Czy w przyszłości to da pewne zabezpieczenie tej firmy, to okaże się na pewno za kilkanaście lat. Na giełdzie nazwisk w ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się przede wszystkim te byłych prezesów miedziowej spółki, jak Stanisław Siewierski, Marian Krzemiński czy Krzysztof Skóra. Są to jednak tylko domysły, a na oficjalny komunikat trzeba będzie jeszcze poczekać. W Złotoryi bezrobocie ma szansę znacznie się obniżyć. Niemiecka firma Bergers, światowy potentat w branży tekstylnej dla przemysłu motoryzacyjnego, otwiera tam swoją fabrykę. Zakład ma stanąć do końca tego roku. Budowa fabryki ma ruszyć jeszcze tej wiosny. Pracę znajdzie tu początkowo 150, a docelowo nawet 600 osób. Tylko w pierwszym etapie inwestor wyda 127 milionów złotych. Ponad 1000 mieszkańców naszego miasta szuka pracy. Ponad 2000 codziennie dojeżdża do innych miejscowości w poszukiwaniu tej pracy. Kilka tysięcy mieszkańców ziemi złotoryjskiej nie ma pracy, więc inwestor, który docelowo chce zatrudnić 600 ludzi, to jest naprawdę coś wielkiego. To największa inwestycja w złotoryjskiej podstrefie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W tamtejszym magistracie na zorganizowanej dziś konferencji prasowej podpisano umowę w tej sprawie. Ta zmiana mapy gospodarczej tej części naszego regionu może być rzeczywiście bardzo znacząca. Borgers Polska to spółka niemieckiego koncernu Borgers AG, uznanego w 2014 roku za jednego z najlepszych pracodawców niemieckich. Rodzinne przedsiębiorstwo ma 150-letnią tradycję i zatrudnia na międzynarodowym rynku ponad 6 tysięcy pracowników. Firma zajmuje się produkcją tekstyliów dla przemysłu motoryzacyjnego. Wytwarza elementy wygłuszeniowe i wykładziny do samochodów osobowych i ciężarówek prawie wszystkich znanych producentów. Firma działa globalnie, ma swoje oddziały w Chinach, USA, Hiszpanii, Anglii, Szwecji, a niebawem będzie miała filię także w Polsce. Już w kwietniu ruszy rekrutacja pracowników produkcyjnych, którzy początkowo szkolić się będą w Niemczech i Czechach. 28-letni legniczanin zmarł we wrocławskim szpitalu wskutek zarażenia świńską grypą. Mężczyzna trafił tam w stanie krytycznym. To pierwsza ofiara wirusa H1N1 w regionie. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej mężczyzna z ostrą niewydolnością oddechową został przewieziony ze szpitala w Zgorzelcu. On miał zdiagnozowaną chorobę już w szpitalu w Zgorzelcu, dlatego że tam pobrano próbkę, wysłano do sanepidu i otrzymano telefonicznie wiadomość potwierdzającą właśnie rozpoznania, więc grypę H1N1.
28-latek z Legnicy zachorował niecałe 2 tygodnie temu. Początkowo trafił do szpitala w Złotoryi z objawami przeziębienia, ale nie podjęto hospitalizacji. 28 stycznia mężczyznę przyjęto na oddział, wykonano test przesiewowy i pobrano wymaz, by określić typ wirusa. Stąd został przewieziony na Ojon do Zgorzelca, bo w pobliżu brakowało miejsc. On był w stanie krytycznym, był przede wszystkim z ciężką niewydolnością oddechową. On był zaintubowany, wentylowany mechanicznie. To druga ofiara świńskiej grypy w kraju w ostatnim czasie. 30 stycznia w krakowskim szpitalu zmarł pacjent zarażony wirusem H1N1. Jak zapewnia Elżbieta Klimas, kierownik oddziału epidemiologii w legnickim sanepidzie, mieszkańcy regionu nie mają powodów do niepokoju. Grypę świńską mamy co roku. O tym się tak nie mówi. Nie wiem, w tym roku się dużo mówi, dlatego pewnie, że za naszą wschodnią granicą jest taka epidemia. No tam faktycznie jest epidemia straszna. Czym właściwie jest świńska grypa? Po prostu grypa, tylko spowodowana innym wirusem, więc ona się nie różni od innych gryp jakimiś objawami czy zjadliwością, tylko po prostu inny typ wirusa ją wywołuje. Jak się uchronić przed zachorowaniem? Lekarze przekonują, że najskuteczniejszą formą ochrony przed wirusami, szczególnie tymi, które rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, są regularne szczepienia. Należy też pamiętać o podstawowych zasadach higieny. W jednym z legnickich sklepów z zabawkami wycofano cały asortyment. Po kontroli przeprowadzonej przez inspekcję handlową okazało się, że zabawki nie mają odpowiedniego oznakowania, dlatego musiały zniknąć ze sklepowych półek. Inspekcja handlowa sprawdziła 9 sklepów na Dolnym Śląsku. W 5 inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości. Po zbadaniu 73 partii zabawek negatywnie ocenili aż 25 z nich. Niemal 35% towaru nie spełniało wymagań. Podczas badań laboratoryjnych w placówkach, że małe elementy zabawek przechodziły przez cylinder do badania małych elementów. Świadczy to o tym, że dziecko podczas zabawy mogło takimi elementami na przykład zadławić się, prawda? Ponadto jedna partia zabawek zawierała zawyżony poziom tak zwanych ftalanów, chemicznych składników, które mogą prowadzić do wielu poważnych chorób. W jednym ze sklepów w Legnicy inspektorzy wycofali wszystkie partie zabawek. Zbadaliśmy 19 partii zabawek i wszystkie zostały zakwestionowane, głównie ze względu na to, że nie było przy nich odpowiednich informacji i oznaczeń, jak również nie było informacji o importerze, producencie, czyli były jakby anonimowe. Takie zabawki nie mogą być na rynku. Nie było również znaku CE. Inspektorzy przyznają, że kontrole wykonywane co roku przynoszą pożądane efekty, nie tylko wśród producentów zabawek i importerów, ale także wśród samych konsumentów. Oglądam je ze wszystkich stron, tak, i czytam. Zdrowie dziecka jest najważniejsze. Kiedyś się zdarzyło, że jakaś zabawka zagrażała temu zdrowiu? No na pewno te chińskie podróbki, to na pewno. Niektórzy przyznają, że kiedyś nikt się tym nie przejmował i nie zwracał uwagi na atesty i opisy zabawek. Może kiedyś nie, ale teraz tak właśnie słychać, że są niebezpieczne, to raczej ludzie chyba teraz zwracają uwagę. Inspektorzy przypominają, że dokonując wyboru zabawki dla dziecka, powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na oznakowanie. Na etykiecie musi znaleźć się informacja o grupie wiekowej, informacja o importerze, dystrybutorze lub producencie. Na pierwszy rzut oka możemy także sprawdzić, czy zabawka nie ma ostrych lub małych elementów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo. Ważny jest także znak CE, który daje deklarację, że dany produkt spełnia odpowiednie wymagania. Pety, jedzenie, a nawet choinki – to wszystko można zobaczyć przed niektórymi blokami w Głogowie. Dla wielu mieszkańców kilkanaście metrów do śmietnika to za daleko, więc śmieci wyrzucają po prostu przez okno. Czy śmieciarze przestaną być bezkarni, sprawdzała Daria Jęczmionka. Koło południa leży tu już zazwyczaj kilka niedopałków papierosów. Panie sprzątające pracują od świtu, aby trawnik nie wyglądał jak wielki śmietnik. Pod oknami najwięcej leży petów. Petów ludzie teraz zimą wychodzą na balkony, palą papierosy, wyrzucają pety, wyrzucają też chleb, bo dokarmiają ptaszki. Są też takie miejsca, gdzie wychodzą na ten chleb i żerują szczury. Zdarzają się butelki, tak jakieś ścierki. Największy problem jest z poświątecznymi porządkami. Wyrzucane są choinki przez okna. Zdarza się tak, że
nie są te choinki przez mieszkańców sprzątane i one tam sobie leżą, wiatr je rozwiewa. No i to spoczywa na pani dozorczyni, która tam w obrębie pracuje, która musi tę choinkę sprzątnąć. Mieszkańcy osiedla widzą problem. Najbardziej przeszkadzają im spadające z okien niedopałki papierosów. Pety to są skargi, że wyrzucają z klatki obok. Wypalą i ten papieros po prostu, resztę papierosa wyrzucają, to jest właśnie nieładnie. Bo spadając na drugiemu na balkon, może akurat coś podpalić. Jak wyjdzie na balkon popalić papierosa, no to wyrzuci przez balkon i już. Tylko nie wiem dokładnie kto i co, bo ja mieszkam na samej górze, to nie widzę. Regulamin spółdzielni mieszkaniowej jasno określa, czego przez okna wyrzucać nie można. Nie należy wyrzucać przez okna i balkony jakichkolwiek przedmiotów, niedopałków papierosów, wykładać pożywienia na parapetach, wyrzucać innych rzeczy przez okna. Jednak mieszkańcy jak śmiecili, tak śmiecą i czują się bezkarni, bo za takie zachowanie nie zapłacą grzywny ani nie odpowiedzą przed sądem, przynajmniej na razie. Spółdzielnia mieszkaniowa może stosować kary upomnienia, może też w drastycznych przypadkach wystosować wniosek na policję o ukaranie. No, policja już ma tam odpowiednie paragrafy, do których może się odwołać. Wachlarz odpadów znajdowanych pod oknami jest naprawdę bardzo szeroki. Zużyte środki higieniczne, butelki, puszki, opakowania po jedzeniu. A przecież na każdym podwórku znajdują się śmietniki, do których jest zaledwie kilka metrów. Będzie kontrola Straży Pożarnej na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Ostatnio na tym terenie wybuchły dwa bardzo duże pożary na nieużytkach. Strażacy mieli problem z dojazdem. Nie ma tam dróg, a mostki na rzeczkach i kanałach są zerwane. To zagrożenie dla ludzi i sprzętu. Pożary wybuchały na terenie dawnych poligonów, ostatni w minioną sobotę. Paliły się setki hektarów nieużytków na terenach chronionych. Najprawdopodobniej były to podpalenia. Nie obyło się bez problemów, strażacy nie mogli dojechać na miejsce. Stan dojazdu do terenów Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w niektórych miejscach, szczególnie przez przejazdy przez rzeczki, jest zły ze względu na to, że od lat nie były remontowane te przejazdy i generalnie poruszanie się po nich stwarza zagrożenie, że przejeżdżające samochody po prostu mogą gdzieś tam utknąć. Terenem zarządza Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Problemów z przejazdami nie było, ale do czasu. Mostek, przy którym jesteśmy nad kanałem północnym, który jest kwalifikowany jako urządzenie melioracji i urządzeń podstawowych, no a praktycznie my nie jesteśmy w stanie wykonać takiego kapitalnego remontu tego przejazdu. Zdarzało się, że wysłane do akcji gaśniczej wozy strażackie były zawracane, a strażacy, którzy przejeżdżali przez takie prowizoryczne mostki, musieli wykazać się odwagą. Teraz mogą wyciągnąć konsekwencje. Została zaplanowana kontrol w najbliższym czasie. W lutym zostanie ona przeprowadzona, także te wszystkie sprawy związane z dojazdami oraz zabezpieczeniem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego zostaną jak gdyby wyjaśnione. Do tej pory na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie było problemów z samoistnymi pożarami. Sprawcą lub sprawcami tych ostatnich są najpewniej podpalacze, co jeszcze bardziej bulwersuje ze względu na potencjalne zagrożenie. To nazwałbym to dosłownie bandytyzmem, bo podpalać taki obszar, tak cenny przyrodniczo, to naprawdę to nie mieści się w głowie. Po zapowiedzianej kontroli sytuacja na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, a szczególnie dawnych poligonów, ma się poprawić. Żeby tych, którzy jadą do akcji, nie trzeba było ratować z opresji, ale także po to, by chronić jedne z najcenniejszych w regionie obszarów przyrodniczych. Pijama Porno, Happy Set, Lorraine i cała góra barwinków w jednym miejscu jednego dnia. Wszystko za sprawą pierwszego w historii festiwalu Winter Rock in Lubin, który odbędzie się w hali Regionalnego Centrum Sportowego. Cztery rockowe koncerty odbędą się w Lubinie już w najbliższy piątek. Startujemy o godzinie 16:00. Będzie można wchodzić, wychodzić podczas koncertu, także nie ma problemu, bo są też takie zapytania, trzeba się pojawić o 16:00. Nie, można na konkretny zespół przyjść. Jako pierwszy, bo o 16:40 na scenie pojawi się zespół Lorraine. Następnie o 18:20 wystąpi cała góra barwinków. O 19:40 pojawi się Happy Set, a o 21:30 gwiazda wieczoru Pijama Porno. To są ostatki, więc można miło spędzić też czas. Zaczyna się drugi tydzień ferii,
Więc jak najbardziej fajna impreza muzyczna również dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy Winter Rock in Lublin już 5 lutego, hala RCS. Bilety na Winter Rock in Lublin w przedsprzedaży kosztują 49 zł w dniu koncertu, natomiast 60 zł. Wejściówki można także wygrać w środowych i czwartkowych konkursach, które organizowane są w wieczornym paśmie naszej telewizji. Wystarczy zadzwonić do studia i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Dlatego zachęcam Was do dzwonienia i do sprawdzenia. To już wszystkie wydarzenia na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejszy serwis informacyjny.